Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym nagraniu chciałbym Wam pokazać w sposób bardziej taki specjalistyczny i zaawansowany, jak moglibyśmy pobrać dane z zewnętrznego źródła i zaimportować je do naszej platformy MT4 w celach wykorzystania ich później w testerze, jaki został wbudowany w naszą platformę. Abyśmy mogli jednak to uczynić, musimy pobrać odpowiednie oprogramowanie, które służy do tego celu. Jednym z takich programów jest program firmy Strategy Quant, a nazywa się on Quant Data Manager. A zatem musimy przejść na stronę internetową firmy Strategy Quant. W naszej wyszukiwarce zatem wybieramy nazwę firmy, wchodzimy, otwieramy stronę. Następnie musimy wyszukać interesujący nasz program. Otwieramy zatem zakładkę Products. Klikamy na Quant Data Manager. No i już jesteśmy na stronie naszego programu. Następnie klikamy program, który chcemy pobrać. Tutaj z dostępnych funkcji wybieramy wersję darmową. Następnie klikamy klawisz, który umożliwia pobranie naszej wersji. I teraz możemy się tutaj zarejestrować lub pobrać program tutaj za pomocą tego linku bez rejestracji. A zatem klikamy i nasz program się pobiera. Po pobraniu naszego programu należy go od razu zainstalować. Jeśli tylko zainstalujemy nasz program i go otworzymy, okno tego programu będzie wyglądało mniej więcej tak. Mówię mniej więcej tak, dlatego że firma od czasu do czasu aktualizuje to oprogramowanie, także mogą tutaj pojawić się jakieś niewielkie zmiany, ale w gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do tego samego wyglądu. I teraz tak, tutaj mamy kilka takich podstawowych funkcji, które będą nas interesowały. Pierwsza z nich to są dane, instrumenty, plik dziennika, pomoc. Z pomocy możecie tu skorzystać, jeżeli chcecie bardziej zgłębić to oprogramowanie. Natomiast w pierwszej kolejności będziemy pobierać sobie dane Duka z kopii i tutaj jest wbudowany taki klawisz, który jeżeli klikniemy, rozwinie nam się takie menu kontekstowe i z tego menu kontekstowego klikamy zielony plusik, czyli dodaj nowy symbol danych Duka z kopii. I tutaj nam się wyświetlą wszystkie interesujące nas, interesujące te wszystkie dane, które udostępnia Duka z kopii, a zatem mamy Forex, mamy crossy tutaj na Forex, później możemy wybrać sobie metale i różne inne instrumenty, jakie tylko udostępnia nam Duka z kopii. A zatem na nasze potrzeby my sobie wybierzemy na przykład parę euro USD, dane są dostępne od 2003 roku, klikamy. Aha, jeszcze jedna podstawowa kwestia. Typ danych. Mamy tutaj dane minutowe i dane tickowe. I teraz tak, jeżeli potrzebujemy, dane tickowe w zasadzie są wymagane do takich programów właśnie jak Strategy Quant. Jest tam za pomocą tego programowania możemy wykonać bardzo zaawansowane testowanie, możemy zbudować bardzo zaawansowane strategie, a także je testować. Natomiast w przypadku platformy MT4 wymagane są dane minutowe. Także zaznaczamy te dane minutowe. Klikamy zapisz i już widzimy, że ten symbol tutaj nam się dodał. Jeżeli klikniemy, to widzimy, że nazwę pary walutowej, jaki to jest instrument, ile jest miejsc po przecinku, jaka jest wartość punktu, jaki jest krok, wszystkie te ustawienia mamy tutaj. Mamy nawet domyślny spread 3 pipsy. Jeżeli chcemy to zmienić, wówczas musimy przejść w instrumenty, wybrać sobie tutaj parę i dopiero wtedy możemy dokonać jakichś odpowiednich zmian. Ja sobie usunę te. Tak, zostawię sobie tylko parę euro USD, żeby nam się to nie mieszało. W następnej kolejności, jeżeli mamy już dodany instrument, musimy pobrać dane dla tego instrumentu. W tym celu zaznaczamy go. Następnie znowu klikamy dane Duka z kopii i teraz pobierz dane dla istniejącego już symbolu, a zatem klikamy to. Otwiera nam się takie okno i tutaj możemy sobie dowolnie wybierać, od kiedy chcemy, aby nam nasze te dane zostały pobrane. Możemy pobrać od samego początku do chwili obecnej.
Możemy pobrać ostatnie 6 miesięcy, możemy pobrać ostatni rok, ostatnie 5 lat, ostatnie 10 lub cały okres. Jeżeli wcześniej żeśmy pobrali dane, to możemy później tylko pobrać, dobrać ostatnie dane, czyli od ostatniej daty, lub możemy zastąpić istniejące dane, jeżeli nam się te dane pobrały w jakiś sposób niekompletny. Jeżeli chcemy bardzo szybko pobierać dane, możemy je pobierać bezpośrednio z serwerów Strategy Quant, ale wtedy trzeba to rozszerzyć do wersji płatnej. Natomiast na nasze potrzeby zupełnie wystarczy nam wersja darmowa. Ja sobie pobiorę teraz dane za ostatni rok. Zmienię sobie tylko tutaj, żeby było od 1 stycznia i klikam rozpocznij pobieranie. W momencie, kiedy kliknę rozpocznij pobieranie, pojawi nam się tu taki pasek, gdzie dane widzimy, że są pobierane. A zatem odczekam troszeczkę, niech się te dane pobierą i następnie będziemy kontynuować dalej. Widzimy, że nasze dane już się pobrały. O tym, że proces został ukończony, możemy dowiedzieć się po odczytaniu informacji komplet i teraz możemy już przystąpić do następnych czynności. Natomiast zanim przejdziemy do dalszego procesu, co powinniśmy wpierw zrobić? A zatem powinniśmy sobie przejść do zakładki narzędzia i przeanalizować dane, które żeśmy pobrali. Klikamy w tym celu wyświetl i przeanalizuj. Następnie tutaj mamy, jak widzicie, dane, które żeśmy pobrali. Sesja, która nas interesuje, sobie wybieramy. Następnie w następnej zakładce mamy chart. Możemy sobie prześledzić na przykład, czy te dane wyglądają tak samo jak na naszej platformie. Następnie mamy tutaj tak zwany Analyze Data Quality. Tutaj możemy sobie sprawdzić jakość naszych danych i to jest bardzo ważne tutaj, ponieważ tu występują, jest tutaj szczegółowa lista, możemy zobaczyć, które dokładnie dane nam brakuje, jakie są problemy. Tutaj na tym pasku takim widzimy, czym więcej będzie tego zielonego, tym bardziej jakość danych tych jest lepsza, natomiast czym więcej takich czerwonych kropeczek, to są wszystkie błędy, które zostały właśnie w ten sposób zwizualizowane. Więcej szczegółów możemy zobaczyć tutaj. Możemy sobie na przykład odnotować, za jaki okres brakuje nam danych i na przykład pobrać je jeszcze raz lub zastąpić istniejące dane właśnie tym okresem. OK. Zamykamy teraz to okno. Kolejna sprawa, jaką musimy wykonać, to musimy nasze dane zostały, otóż nasze dane zostały pobrane w uniwersalnej strefie czasowej UTC. Natomiast zazwyczaj broker, u którego mamy otwarty rachunek, jest w zupełnie innej strefie czasowej. Jeżeli chodzi tutaj o brokerów australijskich, którzy są najbardziej popularni, otóż ich dane są oparte o otwarcie i zamknięcie rynku w Ameryce, czyli o świeczkę godziny 17. Dlatego w tym celu musimy sklonować nasze dane do odpowiedniej strefy czasowej. Robimy to w ten sposób, że klikamy tutaj ten klawisz klonuj do strefy czasowej. I teraz tutaj mamy bardzo ważne ustawienia, które dotyczą strefa czasowa sklonowanych danych. Możemy sobie dodać tu stałe przesunięcie, jeżeli wiemy, jakie jest to przesunięcie, lub możemy sobie wybrać tutaj strefę czasową, która nas interesuje. W przypadku brokerów australijskich będzie to New York Trading Hours USDST. A zatem dodatkowo jeszcze sobie możemy kliknąć usuń weekendy, damy kontynuuj i mamy tutaj już dane sklonowane i te dane będziemy dopiero sobie eksportować do naszej platformy MT4. A zatem, jeśli chcemy te dane wyeksportować, musimy je zaznaczyć. Następnie wracamy do naszej podstawowej zakładki. Tutaj mamy opcję eksportuj, klikamy i dajemy eksportuj plik do CSV. Oczywiście mamy tu taką funkcję eksportuj do MT4, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że nasza platforma od czasu do czasu jest aktualizowana i niestety firmy trzecie nie zawsze nadążają również z aktualizacją swoich programów. Dlatego my sobie pokażemy, jak to zrobić w sposób ręczny,
który jest bardziej pewny i bezpieczny. A zatem klikam eksportuj plik do CSV. Po kliknięciu tego klawisza wyświetla nam się takie okno. I w tym oknie teraz możemy sobie wybrać zakres danych do wyeksportowania. Oczywiście, jeżeli wyeksportowaliśmy sobie, znaczy jeżeli pobraliśmy sobie wcześniej dane za cały okres, wówczas tutaj możemy sobie tylko wyeksportować jakąś część tych danych. Nie musimy eksportować całości z tego względu, że zawiera to bardzo dużo czasu, zawiera bardzo dużo megabajtów, a nie zawsze jest potrzeba, żeby testować naszą strategię na danych z 2003 roku, co też jest nonsensem w pewnym sensie. A zatem ja sobie tu wybrałem ostatni rok. Wybieramy sobie oczywiście interwał M1. Jeżeli eksportujemy dane tickowe, będzie tutaj jeszcze do wyboru funkcja tick, natomiast w naszym przypadku będzie to M1. Następnie bardzo ważna kwestia jest tutaj sesja. Jeżeli rozwiniemy sobie ten ptaszek, to mamy do wyboru Forex 24/7 lub Forex 24/5. Forex 24/5 to jest 5 dni w tygodniu przez 24 godziny, natomiast Forex 24/7 jest to 7 dni przez 24 godziny. A zatem mamy bez weekendów i z weekendami. Ja sobie tutaj wybieram bez weekendów, tak. Później bardzo ważna sprawa to jest format pliku, jaki chcemy sobie, jaki powinniśmy wygenerować. I tak, jeżeli rozwiniemy, to zobaczymy, że tutaj mamy różne formaty plików do różnych platform. Jeżeli chcemy wyeksportować sobie dane, jeżeli korzystamy na przykład z Forex Testera, to wybieramy Forex Tester Bar Format. Jeżeli chcemy wyeksportować dane do platformy MetaTrader, to sobie eksportujemy, ustawiamy format pliku MetaTrader 4 bar format. I to jest bardzo ważne, bo w innym przypadku platforma MT4 nam nie odczyta tych danych, ani ich nam nie zaimportuje. Następna kwestia to jest wybierz plik docelowy, a zatem możemy sobie tutaj wybrać, gdzie te dane mają być wyeksportowane. Domyślnie jest to dysk C, Quant Data Manager, katalog export. Prefiks, tutaj możemy sobie zapisać jaki prefiks, tak żeby nam się te dane nie pomyliło. Ja sobie dopiszę tutaj strefę czasową, także mam już wszystkie tutaj ustawienia. Klikam eksportuj, no i czekamy, chwilę musimy poczekać, aż nam się to wyeksportuje. O tym, że się już wyeksportowało, to znowu mamy komunikat komplet i możemy przejść teraz do importu tych danych do naszej platformy MT4. A zatem ja z powrotem wracam do platformy MT4. Mamy tutaj, jak widzimy, platformę. Klikam sobie zakładkę narzędzia. W zakładce narzędzia wybieram sobie centrum historii. I teraz tutaj musimy się przyjrzeć bardziej temu oknu. A zatem w pierwszej kolejności po lewej stronie widzimy tutaj takie drzewko. Wybieramy sobie tutaj interesującą nas parę walutową. Najlepiej jeszcze zaznaczyć dane jedna minuta, ponieważ te dane będziemy importować. Następnie na dolnej belce mamy kilka klawiszy. Jedna z nich jest pobierz. Jeżeli klikniemy pobierz, wówczas pobierze nam dane z serwerów MetaQuotes. Te dane nas tutaj nie interesują. To, co nas interesuje, to klawisz importuj. A zatem klikamy ten klawisz importuj. Następnie po kliknięciu klikamy tu przeglądaj po to, żeby wskazać platformie dane, które nas interesują. A zatem te dane, które ja pobrałem, to jest New York EURUSD M1. Klikam, wskazuję platformie te dane. OK, nasze dane się wczytały bardzo szybko. Jeżeli widzimy tutaj te wszystkie pola zostały wypełnione, to znaczy, że dane zostały wprowadzone poprawnie. Klikamy OK, zamknij. I w zasadzie to jest wszystko. Następnie możemy sobie sprawdzić, jaka jest jakość modelowania tych danych. Wybieramy sobie na przykład jakiegoś robota. Wybieramy sobie na przykład jakiś interwał. Klikamy start. I teraz musimy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ proces ten zależy od tego, jak mamy szybki komputer. W pierwszej kolejności widzimy, że sobie tester
analizuje dane, któreśmy wczytali i z tych danych na przykład wykorzystuje dane M1 do budowy interwału M5, dlatego on musi sobie to wszystko przeliczyć, co niestety trochę trwa. A zatem uzbrójmy się trochę w cierpliwość i poczekajmy chwileczkę. Zaraz się to skończy, nie trwa to aż tak zbyt długo. Jeżeli pasek dobiegnie końca, później powinno nastąpić właściwe testowanie strategii. No i widzimy, właśnie teraz trwa testowanie strategii. Taki już proces dobiegł końca, możemy wyświetlić sobie raport. Widzimy, że jakość modelowania jest powyżej 90%, a zatem jest wszystko jest w porządku. Słuchajcie, zachęcam Was zatem do testowania strategii automatycznych, do wgrywania danych w ten sposób, ponieważ jest to bardzo prosta metoda. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat testowania strategii automatycznych, możecie przejść na nasze forum SITRADER, które Wam pokażę tutaj. Jeżeli przejdziecie sobie, tak to wygląda. Jeżeli się założycie konto, zalogujecie później, należy przejść do działu laboratorium i tu w dziale laboratorium macie bardzo dużo danych na temat właśnie testowania, wgrywania plików, zaawansowanych metod, jak i również bardzo prostych i bardzo skutecznych. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!